Podobno nie subskrybujesz mojego kanału. A więc zasubskrybuj, łapa w górę, komentarz, dzwoneczek i możesz oglądać. No to teraz siemanko. Kochani, peklowanie na mokro, niby takie proste. Niby to już było, ale nie było tak, jak będzie teraz, dlatego że ja zawsze peklowałem inaczej niż jak Pan Bóg przykazał. Więc teraz zrobię jak Pan Bóg przykazał. Mięso. Będziemy w tym przypadku peklowali boczek i szynkę. Musimy sobie poobrabiać, czyli powycinać jakieś niepotrzebne rzeczy, fragmenty luźne, odstające i tak dalej. Poczuć ze skórą i nawet cytusiami. Jak to wygląda? Tutaj mi pokazać proszę. Tu może troszkę dziabne, co? Czy nie? Nie. Dobra, boczek zostawimy tak jak jest. O, bez cięcia. Przykładał będę do tej miski. Później musimy sobie to mięso, które tu mam, zważyć. I powiedzmy na... O, tłuszczyk. Przyda się. Powiedzmy na 1 kg mięsa już gotowego przygotujemy solanki pół litra. Będzie to peklowanie z zastrzykiem, czyli z zastrzykiem chyba to zetnę. Tak. Ma tu nic nie starczać. Aż się prosi, żeby go napił. Gdzie? To nic nie zostanie. Ja taki boczek to na raz jadę. No właśnie. Boczki gotowe. Dwie sztuki. Szynka. Jeśli chodzi o szynkę, mamy przeważnie dwa rodzaje. Jest to kuleczka taka ładna, albo takie płaskie. Ja Wam pokażę teraz, o co chodzi z tymi płaskimi. Ja to sobie przygotowałem. To chyba ta była, która jest taka nieładna. I z tej praktycznie nie zrobimy już niczego fajnego, dlatego że ona jest za bardzo porozrywana, porozcinana. Jest na przykład taka szyneczka, może nam się przydać do kiełbasy. Jakiej? Szynkowej. Brawo dla operatorki tego wspaniałego telefonu. Do kiełbasy szynkowej, czyli odcinamy sobie wszystkie te błony, zostawiamy samą piękną jedynkę, tak jak to na przykład w tym przypadku. Wiadomo, obcinamy i przygotowujemy mięso na kiełbasę szynkową, czyli wiadomo jak to się odbywa. Takie ładne jak tu jest właśnie, kroimy na takie elementy i tak to powinno wyglądać. Odkładamy, bo jednak nic z tego nie będzie, ale z tego już będzie. Ta już taka ładniejszy jest fragment, widać? Czyli z góry te wszystkie średnio. Takie, co? Średnio. No i proszę. Z góry te wszystkie elementy, takie właśnie, czy właśnie takie, o, wcinamy. Zcinamy, żeby to był jednolity kawał mięcha. Widać coś tam w ogóle? Coś tam widać. Coś tam widać, no to najważniejsze, że coś. Dobra, teraz tu. To chyba też sobie zetnę. O, tu jeszcze nie. Co my tu jeszcze mamy? Trzeba ułożyć na palce. No właśnie. Najlepiej. Dobra, jak to wygląda? Tu taki nieładny fragmencik, nie? Znasz się na tym. Trochę już widziałaś tych wycinania. Tak, tego wycinania. Teraz byś to obcięła, widzisz. I tu chyba jeszcze wyrównam tą końcóweczkę na prosto, co? Tak. I jak to wygląda? Tu jeszcze jakiś farfocelek. Tu taki tłuszczyk jeszcze, może to wykroję. O co ci chodzi? No co, no taka sobie. No taka sobie, ale co? Wiesz co? Dobra. Jak tak mówisz, to zrobimy to jeszcze inaczej. Czyli za taką górę może, nie? Żeby to był taki fajny kawał mięsiwa.
I taką szyneczkę właśnie już niejednokrotnie robiłem w wersji szynka wędzona surowa, czyli ona nie ma żadnych błon, które dzielą jakieś tam poszczególne mięśnie, tylko jest samomiała. I tak to wygląda. No, pięknie wygląda. Tu jeszcze taki nieładny. No. Przysuń się tutaj, pokażę, jak to wygląda. Tak ona będzie wyglądała i tu, w tym przypadku, tu jeszcze sobie tak. O. W tym przypadku nie musi być ona w ogóle w siatkę wkładana, tylko zaczepiamy hakiem w tym miejscu. I tak to wygląda. Na boczuś, dlatego że to będzie peklowane. I teraz szynka kulka. Ujesz. Kawał szyny, ale trochę z niej będzie, bo trzeba poscinać. To jest szynka kulka. Będzie szynka kulka, czyli wszystkie jakieś takie rzeczy luźne. Na przykład tu formujemy. Coś takiego. Teraz tak, z tej strony tu przewracamy. Tu sobie musimy to zrównać. Tu, patrz. I tu jest, podejdź, taki jakby mięsień na mięsień. Widzisz? Widzicie? I trzeba to ściąć, żeby został tylko ten mięsień od środka. Czyli ten taki właściwy, ja to nazwę. Takie coś. Peklowanie oczywiście będzie z nastrzykiem, tak jak mówiłem, czyli ono będzie dużo krótsze, dlatego że... Co tam muchami to lata? Takie peklowanie sprawia to, że sól szybciej przenika do wewnątrz mięcha. Tu jeszcze. Ale bez nastrzyku równie dobrze można to zapeklować, tylko wtedy takie peklowanie znacznie nam się wydłuża, nawet 2 tygodnie. Ja wam powiem, że kiedyś, dawno temu, miałem taką szynkę, ona miała 8 kg, pamiętasz? Mhm. I peklowałem tą szynkę 3 tygodnie. Była zima wtedy, ale taka zima na plusie, że tak powiem. I o, jaka piękna. I tak to wkładamy w siatkę i będziemy peklowali. Oczywiście solankę przygotujemy, to jest od do. Jedni dają 100 g na litr wody, inni dają 70, 80. Ja dam 80 g pekl soli na litr wody, ale jak po Bożemu, to po Bożemu. Najpierw muszę to mięso sobie zważyć, ile to ma kilogramów. Na każdy kilogram mięsa pół litra tej solanki o stężeniu 8%, nastrzykujemy i odstawiamy w chłodne miejsce, na przykład już jest zimno, lodówka ta na dole, tam 6 stopni, myślę, że będzie ok, nie? Oczywiście potem jeszcze przyjdzie siatka. Siatka ma dwa jakby zastosowania. Jedno to jest to, że ściska nam szynkę, żeby ten nadmiar solanki, powiedzmy, wyciekł z tej szynki, to jest jedno, a drugie efekt wizualny, bo jednak taka szyneczka w siateczce wygląda pięknie. Więc ja sobie przygotuję teraz solankę i zaraz wracam. 3 litry wody jednak przygotowałem, nie 2, gdyż przygotowałem, przymierzyłem sobie to mięso w tym pojemniczku. Oczywiście nie bójcie się tego pojemnika, to jest pojemnik przystosowany do żywności. I ja ułożyłem to mięso na dole, 2 litry wody nie przykryło tego mięsa, ale 3 już przykryło. I tu właśnie mam 3 litry wody, mam też peklosól, 240 g, czyli 80 g na 1 litr. Przesypujemy to od razu. O, i mieszamy, żeby nam się rozmieszało. Tak jak mówiłem, stężenie, wszystko zależy od tego, jak kto lubi słone. 80 g, a i niektórzy dają nawet 50, też z takim czymś się spotkałem. A ty się spotkałaś? 50 to za mało, nie? Więc 80 to jest takie... Ale ty mi pytanie zadajesz. Trudne? Mhm. Dobrze.
Dobrze. Powiem wam, że mam fajny pomysł na nowy film, ale będę musiał współpracować z tą najwspanialszą operatorką tego przecudownego telefonu. Rozmieszywujemy. Zrobisz mi te łuki? Zrobię. Takie dwie ładne, duże. To zależy. Dogadamy się jakoś. Dobra, powiedzmy, że jest wymieszane. Odkładamy tą łyżkę, mieszankę. Szpryca, która naprawdę przeszła dość dużo. Przelało się przez nią morze foranków. Ja to zrobię jeszcze inaczej. Na tym talerzu będę sobie układał. Zacznę może od tej kuleczki. Wszystko zachlapiesz. I nastrzykujemy tyle, ile wejdzie dosłownie. Tu już mi tłok trochę przepuszcza przy tej solance, więc... To tak trochę przy tej szprycy, więc jak ktoś ma jakieś fajne szpryce i chce mi wysłać w prezencie, to niech napisze na priv. Adres oczywiście podeślę. Nie ma problemu najmniejszego. Dlaczego? Dlaczego tak uważasz? Taka porządna, elektryczna jakaś szpryca. A nie jakieś. Patrz, jak ładnie ta solanka jest do środka doleciała. Rybko. Jaś, widzieliście? Szczeliło. Prysło. Dobra, z tej strony jeszcze może troszkę. I będziemy to peklowali, myślę, nawet z 5 dni, żeby to pięknie przeszło. A przejdzie na pewno. Solanki starczy. Teoretycznie tam niby jest, że ja sobie to może zostawię. Na razie sobie to zostawię, tak jest. 100 ml solanki na kilogram mięsa. Ale kto by tam tak strzelał? Ten jest mniejszy kawałek, więc nie trzeba, nie wiadomo jak bardzo dużo. Bo szybciej przejdzie niż na przykład ten większy. Czego ten kartek szczeka, powiedz mi? I przerzucamy. I boczu się. Boczu się to jest szybka akcja, dlatego że przeważnie chodzi, żeby przesunąć się jak możesz, żeby moi kochani widzowie to widzieli. Czyli wbijamy się powiedzmy między mięsem a tłuszczem. Co kawałek, żeby widać jak to ładnie ta solanka podnosi to mięśnie, te mięśnie do góry. Pięknie to wygląda. Pięknie to będzie wyglądało. Co kawałeczek, tak jak mówię, żeby pięknie przeszło. Boczek też jest akurat dość cienki, więc tu problemu raczej też nie będzie. To wylejemy z tego talerzyczka. Tu z tym, żebyś miał miejsce sprzątania. I ostatni kawałek boczku. Też tak samo jak w poprzednim przypadku. To jest właśnie to, co mówiłem. To odpuszcza i trzeba nową tą szprycę, strzykawkę. Na strzykiem walkę. Nie wiem, jak to jeszcze nazwać. No, czyli tak to pięknie jest. Dobrze. Przejdzie na 100%. Tak to robimy. Słoność jest odpowiednia. Ja też robię peklowanie szybkie, tak zwane. To peklowanie szybkie było na filmie z szynkami. U mnie na kanale jest mój film właśnie z szynkami, gdzie było peklowanie 24-godzinne i było wszystko pięknie. Teraz jak sobie stanę, z telefonikiem, jak możesz. Rozkładamy te rzeczy tak, żeby to było powiedzmy tak. Zalewamy tą solanką. Coś nam gdzieś wystaje. No to tu mamy ten talerzyczek od Petrosoli. I odstawiamy do lodówki na 5 dni, jak mówiłem, przysiąść, bo ja muszę chwilę wziąć, że nie mogę stać, jestem za ciężki od tych wędzonek. Więc 5 dni takie peklowanie, jak wam właśnie pokazałem. Potem oczywiście siatki, boczek bez siatki,
Ta jedna szynka też, ale ta kulka w siatce i do wędzarni. Będziemy tak jak chcemy, czyli do pięknego koloru. Ja przynajmniej tak robię, więc to chyba tyle, jeśli chodzi o peklowanie solanką. Tu jest sama peklosol. W tym przypadku żadnych przypraw, żadnych ziół, a Wy możecie dać jak chcecie, więc to tyle. Pamiętaj o subskrybowaniu kanału, o lajkowaniu tego filmu, jeśli się podobał, o zostawieniu komentarzu po sobie i o dzwoneczku oczywiście. I pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszam serdecznie na tą grupę, bo warto. Oczywiście wszystkie rzeczy niezbędne do wyrobu. Wyrobów dostaniecie w sklepie Jelux Polska, a z kodem rabatowym, który będziecie mieli w opisie, będziecie mieli te wszystkie rzeczy o 10% taniej. Co więcej, chyba tyle, co? Już się zmęczyłem. Ja wyłączyłam 3 minuty temu. Pozdrawiam, cześć.